Witam Was dzisiaj w nowym filmie. Tym razem będziemy sobie testować lokówkę. Poprzednim razem testowaliśmy prostownicę właśnie z tej firmy Irresistible Me. Teraz będziemy włosy kręcić i myślę, że to będzie dużo fajniejszy test, ponieważ moje włosy, jak widzicie, są tylko i wyłącznie wysuszone, niczym nie tknięte i są praktycznie proste. Także będziemy widzieć tutaj na pewno lepszy efekt niż przy prostownicy. Zobaczymy, czy kręci włosy, to znaczy na pewno kręci, ale w jakim stopniu, czy jest fajna, czy nie. Ja jej nie używam ani razu, więc to będzie naprawdę pierwszy test teraz na żywo. Zacznijmy od pudełka. Pudełko wygląda w ten sposób. Bardzo ładne, klasyczne, z serduszkiem. Otwieramy, w środku mamy lokówkę. Ja ją zaraz podłączę. Widzicie, tutaj jeszcze jest z metkami, ponieważ tak jak mówiłam, nie używałam jej. Minus jest taki, że musiałam iść po przełączkę, no ale nic się nie dzieje. Akurat miałam w domu, więc w porządku. Jak widzicie, ta lokówka jest dość spora, ale bardzo fajnie wykonana. Tutaj ma serduszko, znak firmy. No i zaraz zobaczymy, co się nam tutaj podświetli po włączeniu jej do prądu. Tutaj możecie sobie ją włączyć bądź wyłączyć. Pokazuje Wam się temperatura, oczywiście w Fahrenheitach. No i możecie sobie zwiększać bądź zmniejszać. Ja ustawię na najniższą, bo nie chcę tych włosów jakoś bardzo męczyć, czyli tutaj mamy 260 Fahrenheitów. I tak, tutaj jest jakiś taki system, który ma nam sam obkręcać te włosy. Zobaczymy. Działa. Właśnie miałam powiedzieć, że zobaczymy, czy działa. Tylko nie bardzo wiem, czy mi się uda w ogóle tego używać. Będziemy to wszystko zaraz testować. Mam nadzieję, że sobie nie przypalę włosów. No i tym chyba czerwonym, z tego co widzę, wraca do pozycji wyjściowej. Widzicie? Jest coś takiego. Albo w prawo, albo w lewo. I zawsze wraca do tej samej pozycji tym czerwonym przyciskiem. Dobra, to zaczniemy. Ona już jest gorąca. Nie będę używać tego klipsa, ponieważ nie cierpię w lokówkach, kiedy mi się te włosy na końcach odgniatają, więc po prostu nie będę ich w ten sposób przypinać. Mam nadzieję tylko, że nie zostanę kolejnym hitem internetu. Pamiętacie taki filmik, kiedy dziewczyna sobie kręci włosy i właśnie przytrzasnęła je tym klipsem, trzyma na lokówce, a później odrywa tą lokówkę od głowy i włosy są nie na głowie, a na lokówce i to w dodatku spalone. Straszne, straszne, straszne. Chociaż uśmiałam się przy tym okropnie, ale no na pewno dla niej to musiało być straszne przeżycie. Dobra, mam nadzieję, że jednak tak w moim przypadku nie będzie. Zaczynamy. Nie wiem, czy zaczynać od przodu, czy od tyłu. Może od przodu zaczniemy. Żebyście coś widzieli, przynajmniej ja też. Muszę patrzeć w podgląd, no bo właśnie nie chcę, żeby się stało tak jak tej dziewczynie. Oczywiście nie przygotowałam się, zapomniałam o spince, ale dobra, znalazłam tutaj jakąś taką malutką w kosmetyczce, to sobie może nią poradzimy. Dobra, przypinam to pierwsze pasmo i lecimy dalej. Od razu Wam mówię, że ja bardzo rzadko kręcę włosy na lokówce. Zazwyczaj po prostu jak chcę mieć pokręcone, to idę spać w warkoczu. Nie używam tego typu sprzętów, no ale dla Was testuję. Jak mi się spodoba, to może będę używać. Od razu Wam mówię, że te loki mogą nie być dokładnie takie same, ponieważ to jest test i ja tu wszystko robię pierwszy raz. Zwłaszcza, że rzadko używam lokówki, nie mam z tym jakiegoś doświadczenia. Zazwyczaj jak chcę pokręcić włosy, to po prostu idę spać w warkoczu. Ja tego systemu bardziej używam do dokręcenia tych włosów, ponieważ czasem sobie źle złapię i widzicie, teraz mogę sobie poprawić, żeby włosy były bardziej zakręcone, żeby były bardziej ściśnięte na tej lokówce i to jest fajne. Chociaż pierwszy raz się z takim systemem spotkałam. Jeśli byście chcieli wiedzieć, ile to jest to 260 Fahrenheitów, to jest około 126 stopni Celsjusza, więc bardzo niska temperatura. No i dokręcamy w tą stronę. Teraz przechodzimy na drugą stronę głowy i drugą stronę głowy troszeczkę inaczej potraktujemy, to znaczy użyjemy tego klipsa i wtedy ten system będzie mieć troszkę większe znaczenie, chociaż ja nie lubię tych klipsów, no ale spróbujemy. Zaraz zobaczycie, co się wydarzy. I teraz tak, albo w prawo, albo w lewo. Nie, ja wolę w tą stronę. Dobra.
Minus jest taki, że można sobie po prostu nacisnąć zły przycisk i przypalić sobie głowę, no ale mam nadzieję, że tak się nie zdarzy. Dobra, odkręcamy. No to jest zupełnie już coś innego. Powiem Wam, że z tą lokówką można naprawdę pokombinować. Tutaj dużo widzę opcji zastosowania jej. Tak jak mówiłam, na pierwszej stronie robiłam to troszkę inaczej. Teraz robię to też inaczej i zobaczymy, który efekt będzie fajniejszy. Czy z tym klipsem, czy bez tego klipsa. No ale jak test, to test. Dobra. Widać, że nie mam w tym doświadczenia, bo robię to jakoś tak strasznie nieprofesjonalnie, ale wybaczcie mi to. Au, ciągnie mi włosy. A. Te loki po tej stronie mi się wydaje, że są bardziej takie sprężynkowate, takie bardziej komunijne, a ja takiego efektu nie lubię. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie całościowo. Na razie to przypinam. I zostały nam tu jeszcze jakieś 2-3 pasma. No nie wiem, po tej stronie mi się to tak średnio podoba. Nie chcę mieć włosów, zobaczymy. Dobra. Strasznie nie lubię efektu takich komunijnych loków. Może jakoś źle trzymam lokówkę. Wszystko mi napiszcie. Cokolwiek zauważycie, że robię źle, bądź mogłabym robić lepiej, to mi napiszcie, bo teraz robię to totalnie po swojemu i pewnie jeszcze się nauczę. Dobra. I ostatni lok, albo dwa, jeszcze dwa. Chyba muszę tak zrobić trochę i dopiero ściągnąć klips. Okay. I ostatnie pasmo. I jesteśmy w domu. Powinnam zrobić taki pierwszy test, totalnie nie wiedząc jak tego używać, a kolejny test jak się już nauczę. I Wam pokazać magię tego sprzętu, bo jak na razie podoba mi się, chociaż ten look jest tragiczny. Właśnie to jest efekt komunijnego loka, ale zrobimy tak. Zrobimy tak. Przyczyszemy palcami. Teraz możecie porównać prawą i lewą stronę. Po lewej stronie bardziej wykorzystałam ten system, który jest tutaj dostępny w tej lokówce. Po prawej stronie zrobiłam to bardziej tak standardowo, tak jak robiłam na wielu innych lokówkach. Piszcie, co myślicie. Czy podoba Wam się ten efekt, czy nie. Jak widzicie, tutaj niektóre pasma mam jeszcze nie zakręcone, ale to jest kwestia tego, że muszę się wprawić, żeby wiedzieć, jak używać tego sprzętu, ale to był oczywiście, tak jak mówiłam, pierwszy test, test na żywo. Także jestem ciekawa, jak Wam się podoba i co sądzicie. Myślę, że mogłam to zrobić dużo lepiej. No ale cóż, mam nadzieję, że jednak film Wam się podobał i mam jeszcze dla Was jedną informację, a mianowicie w tą sobotę wybieram się do katowickiego spotku na wydarzenie IEM. Możecie kojarzyć, to jest takie wydarzenie dla gamerów, bardzo duże wydarzenie międzynarodowe. Ja na nim będę, dlatego że jest to moja niespodzianka dla chłopaka. No i zobaczycie z całego wydarzenia relacje, vloga, który się pojawi w następnym tygodniu, także jeszcze na pewno dodam jakąś informację na fanpage'a. Piszcie, czy też będziecie, czy ktoś z Was będzie, możemy się spotkać ewentualnie, jeśli byście chcieli. Także będę w sobotę w jeden dzień, ponieważ wydarzenie trwa 3 dni, piątek, sobota, niedziela, ja będę tylko w sobotę, także chciałam Wam o tym powiedzieć. Także żegnam się z Wami, bujaczki, pa pa!